No siemanko widzowie, jakby to powiedzieć, jestem już po jednym zamówieniu. Szkoda, że mi się nie nagrało, bo miałem dostawę na 50 metrów. Miałem to w timelapsiku puścić, no, ale jak zwykle zwaliłem i zapomniałem kamerę włączyć. Ajajaj. Zrobiłem rundkę koło galerii Kazimierz. Wylądowałem tutaj na Krakowskiej. Wpadł mi ramę na kita. Wyjechałem, wziąłem. Padło od razu drugie łączone. Pokę, pokę z Dajworu. Wchodzę, odbieram. A tu babeczka mi mówi two bucks. Jakie two bucks? To mi dwie torby daje. No tak, dobieranie drugiego zamówienia do zupki. A jeszcze dwie torby, to nie wiem, to jest taki najlepszy pomysł. No ale dobra, jakoś to upchałem i jedziemy. Pierwsza dostawa na Krasickiego. Zrzucimy te two bucks i ciśniemy na krowodrze z tym ramenem. Za ciężkie jakieś to mocowanie. Wydrukowałem tej kamery. Teraz może i obraz jest na środku idealnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale kamerę mi przeciąża w jedną stronę i za chwilę się okaże, że materiał jest nagrany pod kątem 45 stopni. Przeważa ją. Zaczyna mi pachnieć zupą z plecaka. To niedobrze. Pojechałbym tam chodnikiem. Ale nie spędzi mnie portfel. Jeżdżę po jakichś korzeniach, po jakichś dziurach. Ten skrowodzy sobie pewnie myśli, no pojebany, gdzie on jeździ? Jak nie śledzi na mapie. Dzień dobry. Bokiemy się lepiej. No. I drugie. Co tu pierwsze? Wolcik dzwoni. Halo, I'm here. A ty co? Znowu Wolt dzwoni. To nie jest przypadek. Trzeba się na tej Karmelickiej pokręcić zawsze, jak nie ma zamówień. To zawsze wpadają. Kolejne zamówienie z Wolta. W sumie mam 800 metrów do dostarczenia. Wezmę to. Uciekło. No, byłem w tym bloku już. Ciekawe, czy ten sam klient. Miski, nalea.
dostałem to jakby i dostałem drugie zamówienie. Ciekawe, czy to oba są z tej miski, czy gdzieś będziemy jechać jeszcze po drugie. Ja mam 54,20. Okay. No, dociągłem szprychy. I tak dociągłem, że pękło. Ale przynajmniej chwilę się fajnie jeździło. No to w przerwie, jak będziemy ładować baterię, trzeba będzie jeszcze szprychę zmienić. Numeru 17. A wiesz co, jeżeli 25? Tak. To według mnie słuchaj tam w oficynie i tam w tej to dobrze, bo będzie nie wyszedłem do góry, dzięki. To jest siedemnastka. Dzień dobry, proszę bardzo. Do widzenia. Jakby ktoś chciał się ofrygać na balkonie, to tam pani świadczy usługi. Potem szybkie sprzątanie, nie? Miotełką pod balustradą. Gitara się ma. Ci też tu kolorowo nie mają, żeby się do domu dostać. Nieźle. To dla niegrzecznych klientów? Proszę? To dla niegrzecznych klientów? Ta, z maską wchodzę wtedy. Druga dostawa, Domska 20. A ja jadę plantami. Z Dąbia. Nie z Dąbia. Tutaj stąd, to nie będę brał. Myślałem, że z Dąbia to bym kliknął. Bo miałbym blisko miejsca dostawy. Uszka kuszą. Odbył za 4 minuty. Daszyńskiego też daleko. Wyłączę tego Wolta na razie, bo za dużo już nie odebrałem.
dobry. Dzięki, do widzenia. 2-4-4. Super, dzięki. Orlińskiego. Czyli huta. Jak widzę, że na downhillówce rozwozi manualnie. Kolanka lubią to. Do widzenia. Dobra, chyba trzeba zawijać do domu. Wymienić te szprychy. W Uberku 95 zł już mam zarobione. Brutto, czyli 78. W Wolcie 6. 85. No do tej stówki chciałbym dobić, może coś wpadnie po drodze. Ale koło już tak przestawiło, że niewiele mu brakuje, żeby dojść do ramy. No ale mi skupien zrył. Ty no. Codziennie dwa kopce przebywają. Szalony. No dobra, spotykamy się tu, ponieważ jebie te szprychy. Także pokażę wam, jak wymieniam w tym złomie 1554, a nawet i 1555 szprychę. Żółty gazowany. Dostałem donacika 20 zł na żółty gazowany, no to jest. No i dobra. Podważamy, ściągamy, wyciągamy. Cyk. Kręcamy. Mi tylko ten nypelek tam nie wpadł, bo już mi się tak zdarzyło. Musiałem koło całe ściągać, bo nie zdzierżyłbym tego latania. Nypelka po obręcz.
No i dobre, mamy. Kluczyk. Jakby ktoś pytał, co to odpadło, to takie dodatkowe zabezpieczenie, żeby szprycha dętki nie przebiła, bo niektóre mam za długie. Kiedyś kupiłem delikatnie za długie szprychy. Sztywniutko. Dobra. Zamknij się. Witam z powrotem. Drodzy Państwo, druga tura, druga bateria, szprychy wymienione, lecimy dalej. Już się miałem wracać do domu, bo włączam rower, robię dwa obroty korbą i pojawia mi się na wyświetlaczu kod błędu info 06. No to od razu tutaj googluję, co to może być. Dodam, że zamówienie mam już do odbioru gotowe. Okazuje się, że to jakiś błąd sterownika. Ale wyłączyłem, włączyłem, pukłem dwa razy w ten sterownik. Co tu się dzieje? Jakaś konkretna akcja. Pukłem dwa razy i zaskoczył. No i lecimy po ponczusie, do wytwórni pączków, Galeria Kazimierz. Mam tylko nadzieję, że ja dojadę na miejsce z tym zamówieniem i ten wyświetlacz się wyłączy. To ten błąd się nie pojawi na Ułanowie 8 kimców od domu. Zobaczyłem ten błąd, zobaczyłem, co oznacza ten błąd i tak myślę, no nie, no jeszcze z 5 stówek trzeba szykować na sterownik. No ale skoro to się pojawiło, to ja nie wiem, czy to mnie nie ominie. Nie ma za co.
7,4,5 V. O, potwierdzone, dziękuję. Ty, znowu mnie hamuje. Będę jaja. A na manetce leci, ale on tu bierze 1600 W. Ja pierdzielę. 2 tygodnie, w których chciałem jeździć i zarabiać. No to kurde, co chwilę coś się dzieje. Jak nie, to tam. Ty, on da, w ogóle to przesadza z dodawaniem mocy. Ja lekko pedałuję, a on tu jakieś pojebane moce daje. Tak muszę przestawać pedałować. Bo z każdym obrotem korby on nagle ma 40 na liczniku. Trzeba będzie wyświetlacz może przywrócić do ustawień fabrycznych. Może coś mu się popieprzyło. Radzik Kebab. Dawno tam nie byłem, bo to na Glovo dawał. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, do widzenia. Dobra, w sumie mam chwilę. Zaraz to oblukamy, jak to przywrócić do tych ustawień fabrycznych, bo to tak się nie da jeździć, za bardzo wyrywa. Też nie powiem, podoba mi się to trochę. Nie wiem, chyba zrobiłem, ale nie jestem pewien. Same przygody, kurde, no i same przygody. No i co? Ja nie jestem chodzący pechowiec? No nie jestem. Aj, proszę, proszę. Zobaczymy, czy chłopaki stoją dzisiaj. Oblukamy to z bezpiecznej odległości. Nie jadę. Tam pewnie jakiś stoi z lornetką w oknie. Daje cynk. Nie ma ich. Jednodniowa akcja. Spierdź cupek na środku ścieżki i zadowoleni. Thank you.
Jest Volt. Mała Azja. Mogilska 18. Dobry, ja mam 0,36. Potwierdzone, dziękuję. No teraz ten rower idzie jak marzenie. Ciekawe co się za chwilę odwali. A przejadę nullo. Ty, tylko po co? Na chuj tam jedziesz. Tak, słucham? Halo? Znaczy ja jestem tu jakby od głównej ulicy przy obrotowych drzwiach, to pewnie nie tutaj, tak? Nie, 1B, tu jest B wejście. Aha, dobra, to ja już się wracam, będę miał zielony plecak, pani machnie, już tam jadę. No? A, dobra, widzę pana, okej. Okay. 1A, ale wejście B. No. Najlepiej się znaleźliśmy. Dzięki. Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia. Gorąco polecam smaki z piekarni. Brain Park. Jest to chyba w środku. Aha, to jest wejście A, dobra. Gdzie te smaki? Piekarni. Gdzież to jest? Gdzieś tu po lewej stronie. Dobra, nie było tematu. Dobra, D.A. Dziękuję bardzo. Ale zapaszki. Lema 15. Tak, jeden kiedyś koło mnie jechał na tej deskorolce, jak mu odjechała, to ja też prawie odjechałem. Szkoda, że pan nie napisał, która brama. Tutaj. Trzeba sobie radzić, nie? Dobra. A to na pewno ten numer, bo do końca ja nic nie zamawiałem. Serio? No, więc a lepiej, żeby wie pan sobie sprawdził 3 razy, bo może ktoś tutaj obok sąsiadów źle zaznaczy. To nie jest 15? Budynek? Nie. Albo były jaja. Dobra, no, dzięki za uczciwość. Dzięki.
15. Gdzie jest? Ja kurwa nie wiem, że nie opisane w ogóle są te budynki. No chuj pana. Ja p***. Przepraszam, orientuje się pan, gdzie to jest 15A? Budynek? No będziesz. Dzięki. Ja kurwa tym bardziej. Tu jest 15, a ona na domofonie pisze, kurwa, jak byk. Puść mnie, kurwa, chuj. No zablokowałem się plecakiem jeszcze, w pizze. Że ci będą jeździć. Przepraszam bardzo, bo tak jeżdżę w kółko. 15, a to który to jest budynek? Ten? Po lewej stronie byłem. To ja byłem tam, dobra, dziękuję. Paranoja, pato deweloperka. Dzień dobry, troszkę pobłądziłem tu, przepraszam tak długo. Dziękuję, do widzenia. Czekaj, co jakiegoś sobie myśli. Przechuj to musi wyglądać i być słychać z jego perspektywy. Taka pora, że może by galeria Kazimierz wpadła. Co wy ludzie, nie macie smaka na maka? Albo jakieś KFC? Hello, budzimy się. Instruktor trzymał nogę na pulsie. By nam tu ziomka z przodu rozjechała. Jest. Berlin Doner Kebab. Bierem. A to mnie gościu zaskoczył. Cóż to za monster. K5 Cobra. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie długo czekać, bo zagotuję się w tej kurce tutaj. Dobry, 207 V. Dzięki. Znowu Łaszkiewicza. Wczoraj tam jechałem tylko pod ósemkę. Co ten mandat wychyciłem. Dzisiaj jedziemy drugą stroną, od razu ścieżką rowerową. Chyba takie stoją.
9 Zigi. A to jest ten Kobra. Gdzie ja żem zjechał? Tam jest wyjazd. To jest tak ciemno, że nie zauważyłem. Ja myślałem, że to jest ściana. 0000. Teraz okularki będę sobie mógł ściągnąć. Już nic nie widzę w nich. Pani mi powie, czy ja oślepiam, czy nie oślepiam, bo ja nie wiem, czy ja oślepiam, czy nie oślepiam. Nie mrużą oczu. Czyli chyba jest git. Patrz, nigdy nie przejdzie, jak stoją te osoby. Chyba nie do wiary. Ja pier... Ja nie patrzę, co ja odpierdam. Szybciej to jedzie, piątka czy minus dwa? Piątka. Ty, ja to nawet 14,5 teraz. To zasuwa, to winda. Są to jakieś okna? Pewnie nie ma. Dobra. Dobra. Dzięki, do widzenia. Wolcik. Ciao ragazzi. To co wczoraj. Jedziemy. Z Lubomirskiego. No, znowu jakieś kable ciągną. Taki ładny asfalcik był.
Dobra. 3, 8, 7, 6 już jest gotowe? Zapomniałem sobie sformatować kartę przed wyjściem. Zostało mi 20 minut do nagrywania. Dzień dobry. Dzięki pięknie, do widzenia. Dobra, machniemy planty. Może coś z rynku na oberku wpadnie. Jest Wolcik. Bobby Burger. Pawia. Udało się anulować zamówienie. To git. Myślałem, że trzeba będzie pisać z tym supportem. Ale przyjechał chłodem z tej lodówy. To bardziej uberek. Dawno mnie na rynku nie było. Też tak robiłem, jak byłem głupi, miałem 20 lat. Teraz troszkę bardziej z rozwagą. Ale tylko troszeczkę. No i dobra, ostatnie 6 minutek, jak nic nie wpadnie, to kończymy. Będzie 2,5 godziny. Rano też było 2,5, razem 5. Jeszcze uberek coś dał, niby na zjeździe, ale cholera wie, gdzie to z tym będziemy jechać. Uber ci prawdy nie powie, w ogóle ci nie powie. Dobra, narka.